Panie Jacku, spotykamy się dzisiaj na takim sportowo-rekreacyjnym spotkaniu aktorów. Są to zawody wędkarskie aktorów imienia pana Mariana Łącza. Dziś pan również z nami tutaj wędkuje jako zawodnik, tak? Czy jako gość się pan przypatruje? Jako zawodnik. Pierwszy raz zresztą jestem na wędkowaniu i no, bardzo sobie chwalę to. Chociaż nie bardzo wiem, jak to robić, nie bardzo wiedziałem, jak to robić, ale zabawnie jest, naprawdę. A jak wyszły te połowy? Bo już jesteśmy już po zawodach, teraz są zliczane te ryby, no i zaraz się okaże, kto będzie tym zwycięzcą podczas dzisiejszych zawodów. Chciałam zapytać, jak pan sobie poradził? Ile ryb złowionych? Na pewno nie będę ostatni. Dwie ryby złowione, karp, taki dosyć duży karp. I jedna ryba, nie pamiętam, jak się nazywała. Przepraszam bardzo, nie pamiętam nazwy. Rozumiem, czyli udało się coś złowić. A czy prywatnie też tak pan wędkuje, czy to taki debiut dzisiaj pana? Zdecydowanie debiut. Nie wędkuję, naprawdę nie. Rozumiem. A na koniec jeszcze zapytam, co się plany zawodowe? Gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli pana zobaczyć? Czy w jakichś filmach, czy serialach? W serialu, tak. W Barwach Szczęścia i w Miłosnej Pułapce. To jest taka produkcja teatralna, którą jeździmy po Polsce. Super. Pięknie dziękuję za rozmowę, no i życzę powodzenia w dzisiejszych zawodach. Dziękuję bardzo.